Witam wszystkich serdecznie. Fajny jesienny lasek. Troszeczkę inny niż zawsze. Mam już tyle grzybów, że postanowiłem teraz zmieniać miejsca. Za każdym razem inne. Po prostu Ania mi powiedziała, że więcej słoików nie kupi. Zobaczcie. Tym razem są grzyby duże. Patrzcie, ile jest grzybów. To są grzyby duże. Pokażę wam. Tej wielkości. Ile dosyć sporo. Zobaczcie. No to już jest końcówka sezonu. Jak widać. Małego znam tylko jednego. Tutaj co było. Także. Niestety. Tylko to, co wyrosło, to jeszcze rośnie. I tam też jest, widzicie, po kolei. Ja biorę się za zbieranie tych. Wiecie co? Wydawało mi się, że widziałem braziwkę, ale to mi się tylko wydawało. Patrzcie, jeszcze tutaj pochowane. Tutaj następne. Jest ich naprawdę w tym jesiennym lesie dużo. Klimat się zmienił. Choć w niektórych miejscach takie kawałki zielonkawego liścia jeszcze widać. Może jakiś krótki filmik wam dzisiaj właśnie z tego wrzucę. No takie zbieranie to ja rozumiem. To jest dosłownie 10 minut. Jestem w miejscu, gdzie nie spotkałem nikogo, kompletnie nikogo. Są miejsca jeszcze oblegane, wiadomo. Ale zwróćcie uwagę na miejsce, w którym jestem. Że tu jest kompletna dzicz. Takie miejsce właśnie lubię. Fajnie nowe znaleźć miejsce, odwiedzić, sprawdzić. Tam jeszcze jest grzybek, ale muszę przejść z drugiej strony. Nie będę się przeczołgiwał. Zobaczcie, jeszcze tutaj to samo jest. O, widzicie? W tych liściach. Tutaj już mamy les spleśniały. Tak jak wam mówiłem, nigdy, ale to przenigdy nie bierzemy. Chociażby był kawałek spleśniały. Od razu wyrzucamy. No zdarza mi się zjąć... Oj, pęk mi, nie szkodzi. Zdarza mi się wziąć do domu przez przypadek, bo nie zawsze się zauważy. Ale to jest selekcja, w domu jest drugi raz przed czyszczeniem. Czy w trakcie czyszczenia. I wtedy taki grzyb jest eliminowany. Zobaczcie. Nie, to chyba mój korzonek. Nie sądzę, żeby ktoś... Oj, ten się nie nadaje. Dobra. Szukamy dalej. Przejdę tam jeszcze za ten korzeń. Za korzeń, za to drzewo złamane. Zobaczcie. I tam jeszcze widziałem. Biorę się za czyszczenie tych. Tak informacyjnie. Tyle podgrzybka. A teraz popatrzcie. Jaki wielki prawdziwek jeden. Potężny prawdziwek drugi. Już stan agonalny, obydwa. Nawet ich nie będę tykał. Więc warto byłoby w następnym sezonie i tutaj zajrzeć za prawdziwkami. Fajny lasek. Naprawdę podoba mi się. Tam jest już taki ładniejszy, ale on mnie nie interesuje dzisiaj. Mnie interesują te krzaki. Tutaj pochodzić. Spotkałem dosyć dużo opieniek i też już opieńki są starsze tutaj. Dziwny las, bo poprzednio byłem na praździwkach. Już wam filmik puściłem. To opieńki były tam młodziutkie. Piękne opieńki młode. O, jestem przy tym praździwku. Popatrzcie, jaki był piękny, duży. Dobra. Ja szukam dalej podgrzybka.
chodzę o to około 40 minut. Już z tych krzaków tutaj, oj przepraszam, telefon by upadł. Z tych krzaków już wychodzę, bo mi się nie chce. W krzakach troszkę taki ładniejszy las spróbujemy. Też inny. No nie wiem, czy te się będą nadawały. Sprawdźmy. No możliwe, że tak. Zaraz. Obecne sprawdzę. Ale się zbiera naprawdę szybko. No i taka niespodzianka jeszcze na drodze. Tylko no niestety zawsze po jednym górę, dwa teraz się znajduje. Ten sezon na rydze mam bardzo słaby. Najwięcej to nie wiem, 30 znalazłem w ciągu jednego dnia. Niestety słabiutko. Dobra, ja to czyszczę i się tam przemieszczam. Może chociaż jednego praździwka zdrowego. Słuchajcie, zbieram sobie tak grzecznie. Jest listopad. Już tam widać, co się dzieje w lesie. A teraz popatrzcie tutaj. Co widzicie? I tam jeszcze jedna, widzę, jagódka. I tam jeszcze. Jeszcze są jagody. Nie będę zrywał. Zostawił dla leśnych zwierząt. Niech sobie one spokojnie to zjedzą. Ciekawostki takie. A tutaj mamy grzybki. Tam są grzyby. Tam następny. Jeszcze tak 20 minut i powinien być pełny kosz. Tylko chciałem jednego praździwka jeszcze. Nie będzie też trudno. Dobra. Tej ciekawości tylko wam pokazałam. Zobaczcie, jak opieńka ciemna już przerosła. To nie jest pleśń, to na tym. To są żarodniki, wiecie? Ona jak rzuca żarodniki, to właśnie takie coś powstaje. Dla mnie to za duże. Takich wielkich na pewno nie biorę. A tutaj mój kosz. Praktycznie pełny. Ale jeszcze poświęcę parę minut. Za szybko to wszystko poszło, więc troszkę jeszcze tutaj pochodzę. Pójdę jeszcze do dębowego lasu, dużego, dębowo-bukowego. Zobaczę, może jakiś prawdziwek się trafi. Tylko w tych suchych lasach to teraz jest ciężko. Już miałem kończyć praktycznie. Zobaczcie, pełny kosz już wystaje. Tam muszę gdzieś wyjść. Kawałek mam do samochodu. A szukałem takich miejsc bez jagód, bez krzaków jagód, gdzie mech. Więc widzę już pod grzybka z daleka. Zobaczcie. Są pod grzybki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest zjedzony. Tu jakiś jest szósty. Tam pokażę. Tutaj. Tutaj. Tu mamy dwa, dosyć ładne. Tutaj, tutaj. Tu mamy spleśniałego. No pleśnieją na potęgę niestety. Oj, nie wiem czy nie kichnę, bo mnie kręci w nosie. A nie będę wycinał, bo wiecie, nie lubię wycinać. Co tutaj jeszcze? Tego tu już muszę wyciągnąć od razu, bo jest malutki. O, i tego też. Schowanego w krzakach. To mamy tutaj. Jest tych grzybków dosyć sporo. Naprawdę jak na tę porę roku. Co to jest? Złamane. Ślimak. Słuchajcie, to jest prawdziwek. Stan jest... nieciekawy, bo nóżka jest ze ślimaka, ale za chwilę obecne zobaczymy główkę. Chociaż jeden mały prawdziweczek. Ludzie. Czy to można nazwać prawdziwkiem w porównaniu do tego, co zbierałem? No tak, gatunek prawdziwek. Dobra, ja to zbieram. Dam wam jeszcze same podsumowanie. Już przy samym samochodzie. Więcej. Chyba, że znajdę prawdziwka jeszcze. To wtedy jeszcze coś dogram.
Tak wygląda koszyk. Tutaj się schylam po tego podgrzybka. Oj, zaraz go obetniemy. Już wyciągam. O, zobaczcie. Dokładamy, tylko bez liścia. Muszę odłożyć nóż. I chciałem wam coś pokazać, bo widzę z daleka, podejdziemy razem. Tutaj był ten jeden prawdziweczek. A teraz popatrzcie tam pod drzewko. Nie wiem, czy to widać. Spójrz. Tak, prawdziwki. Sztuki dwie. Też na chudej nóżce. Zobaczcie, to nie są takie prawdziwki jak w dębowych lasach. Ale zawsze prawdziwki. Dobra, ja je czyszczę i kieruję się do samochodu. Jeżeli się z wami nie pożegnam, to do zobaczenia teraz, bo być może jak zwykle zapomnę. Dobra, idę szukać jeszcze chwilkę. Jeden został, jeden jest. Dobry kapelusz. Nóżki podpadały. A co powiecie na taki koszyk? Popatrzcie. Jeszcze kilka rydzy się znalazło. Tutaj zobaczcie, był ogromny. Ogromny, zjedzony przez ślimaki. Ludzie nie zauważyli. Trudno. Ja tutaj chciałem się z wami pożegnać. Do usłyszenia. Cześć wam.